Rozmowa poranka. Za 19 minut będzie 9. Metropolita Katowicki, arcybiskup Adrian Galbas. Szczęść Boże. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam pana redaktora i wszystkich naszych słuchaczy. Powiedzielibyśmy, że pielgrzym z Lourdes, bo to tak wprost z samolotu. No, nie całkiem wprost, ale rzeczywiście świeżo po pielgrzymce i to jest świetna okazja, żeby podziękować wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, ale tym, którzy ją zorganizowali, bo to kolosalne przedsięwzięcie logistyczne i jestem pod wielkim wrażeniem, jak ta machina sprawnie działa. Była prawie 200 osób, ale to było dla mnie bardzo duże przeżycie duchowe. Przede wszystkim spotkanie z ludźmi bardzo głęboko cierpiącymi, którzy są ogromnym przykładem wiary i przy nim widać, jak jestem malutki. Czyli taka pielgrzymka jednak coś zostawia. Trudno, żeby było inaczej. Każda konkretna? Każda coś zostawia, a ta była dla mnie w ogóle pierwszą pielgrzymką do Lourdes. Jakoś tak mnie to miejsce święte omijało albo ja je. Więc też jestem pod wrażeniem takiego głębokiego spokoju i prostoty tego miejsca. W każdym razie raz jeszcze wielkie dzięki wszystkim i już zapraszam na następną, bo to pielgrzymka trwa 5 dni, ale organizuje się 2 lata, więc już można powiedzieć, że za 2 lata, a można by za trochę mniej, będzie kolejna. Proszę się na nią szykować. Ksiądz arcybiskup tam na miejscu powiedział w Lourdes, że takie codzienne uzdrawianie jest kluczowe. Chyba po powrocie nawet to nabiera większego znaczenia niż tam na miejscu. Jasne, pielgrzymka, ona wiadomo jest tak bardzo skondensowana, więc jest takim czasem, żeby przyjąć pewne impulsy, które potem się rozwijają w ciągu naszego systematycznego, codziennego życia i byłoby super, gdyby właśnie w taki sposób mogła ona owocować w życiu pielgrzymów, do których się też zaliczą. Kończąc temat pielgrzymki i zmieniając go, Kościół kończy też powoli, bo to dziś piątek, tydzień wychowania, 14 już. Dziś można powiedzieć, on chyba przebiega w zupełnie innych już realiach i społecznych, i wszelkich innych kulturowych niż wtedy, gdy go inicjowano, czyli kilkanaście lat temu. W związku z tym, że jest tak zupełnie inaczej niż było, to takie inicjatywy jeszcze mają dzisiaj sens? No jasne, każdy tydzień jest tygodniem wychowania. To jest jeden tydzień w roku, w którym sobie to uświadamiamy, o tym przypominamy, są listy, są jakieś dodatkowe inicjatywy właśnie zawsze we wrześniu, na początku roku szkolnego i katechetycznego, ale Kościół jest zaangażowany w wychowanie nieustannie i nie tylko w szkole, więc takie inicjatywy jak najbardziej są nadal potrzebne. To pytanie, do jak wielu dotrze dziś przekaz płynący z takiego tygodnia wychowania? No pewnie zawsze zależy to od dwóch stron. Po pierwsze od tej, która przekazuje, żeby ten przekaz był jak najbardziej atrakcyjny i aktualny. No i od tych chcących, którzy słuchać chyba nieco mniej. No nieco mniej, ale też nie przesadzajmy. Jest wiele, wiele osób, które potrzebują, myślę o tym tygodniu, takiego właśnie impulsu. A jak dziś Kościół powinien mówić o takim wychowaniu opartym na wartościach? No zakładając jednak, mimo że nie przesadzamy oczywiście, że tych, dla których jest autorytetem na przykład w kwestii wychowania, jest mniej niż było kilkanaście lat temu. Przede wszystkim potrzebna jest jasna komunikacja tego skarbu, którym mamy, którym jest nasza wiara i z której wychodzi cały system wartości, dzielenie się nim. Poza tym pokazywanie też w sposób taki niewstydliwy, tego, że religia to nie jest jakaś nauka dla głupich ludzi, którą uczą głupi ludzie i w jakiś głupi sposób, bo to jest jakoś mocno sklejone w świadomości wielu, że to chyba chodzi o jakieś gusła, wierzenia, fantazje i nie wiadomo co jeszcze. Żeby ktoś mógł w szkole uczyć lekcji religii, to on musi mieć kwalifikacje takie jak każdy inny nauczyciel, który otrzymuje na państwowych uczelniach. Przecież to nie biskup takie kwalifikacje daje. I to teologia, biblistyka, teologia moralna i wszystko, to są nauki takie same jak geografia i one są potrzebne ludziom wierzącym po to, żeby ich wiara znajdowała dodatkowe motywacje, żeby była coraz głębsza, żeby potrafili w sposób bardziej inteligentny i skuteczniejszy o niej mówić, dzielić się nią. No ale są potrzebne także tym, którzy są zdystansowani do wiary, niewierzący, inaczej wierzący. No,
Tak jak ja bym się wstydził, gdybym pomylił Astanę z Ankarą, a Grecję z Gruzją, tak samo myślę, że no dla każdego jest istotne, czy wie, że święty Piotr napisał, czy nie napisał Ewangelii, a święty Paweł to umarł przez otrucie, czy przez powieszenie, czy może jednak go ścieli. Więc taka... Szkoda, że my w ten sposób jakoś nie myśleliśmy i myślę, wciąż nie myślimy lekcji religii. Ksiądz arcybiskup sam ten temat wywołał, zanim ja zdążyłem o nim cokolwiek powiedzieć. Ja czytam panów myślę. O lekcjach religii, no bo tak, oczywiście o tym temacie sporo się mówi ostatnio. Decyzje ministerstwa to jest jedno. No już za to moment... już żeśmy obgadali. Tak, tak, oczywiście, że tak, ale drugą kwestią jest to, że ta katecheza w szkole, no to jakby nie spojrzeć ciągle w tym modelu, jaki wypracowano... Katecheza czy lekcja religii? No właśnie, to też jest rozróżnienie, które tutaj może warto poczynić. Lekcje religii w szkole to jest ten model, który wypracowano w Polsce 30 lat temu, jakby nie spojrzeć, prawda? I to jest pytanie, czy to jest ciągle ten model, który się sprawdza? Nie, no on wymaga głębokiego przemyślenia i przebudowania i to się dzieje, bo przecież trwają w tej chwili poważne prace nad zmianą podstawy nauczania, za nią idzie zmiana programów, ale oczywiście to nie jest wszystko i ja się zgadzam z tym, że jeżeli jest pewien opór wobec lekcji religii w szkole, to także dlatego, że one są albo nie wiadomo o czym, albo pokazane, czy przedstawiane, czy realizowane w taki sposób, że no to jest po prostu nudne. Więc tutaj na pewno potrzebna jest poważna praca nad lekcją religii. To jest jedna rzecz, a druga potrzebna jest bardzo, i to mówimy już od lat, poważna praca nad katechezą przy parafii. Parafia jest centrum katechezy, oprócz oczywiście rodziny, która, no wiemy jak to jest w rodzinie, nie? I ja mam w tym roku taką wizję, że chcemy bardzo dużo na wszystkich poziomach możliwych gadać na temat katechezy w parafii, katechezy do i po, gdzie centrum jest sakrament. Sakrament Chrztu Świętego, sakrament pierwszej komunii świętej, potem bierzmowania, przygotowanie do sakramentu i katecheza po sakramentach. I to jest centrum. Katecheza, która powoduje wzrost naszego poznania Chrystusa, spotkania z Chrystusem, które naprawdę trudno, żeby się dokonało po WF-ie, a przed matmą w szkole. Nie? To właśnie, są też takie opinie ludzi związanych z Kościołem dość mocno, że może mimo wszystko jakaś korzyść z tego, co się dzieje, może wyniknąć. Jednak tak, no, młodzieży przy parafii, a przynajmniej w takiej liczbie, która mogłaby cieszyć, było coraz mniej. Każdy jeden cieszy. No właśnie. To nie jest tak, że jak jest mało, to nie cieszy, ale dużo to cieszy. Pewnie, że chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej, ale też ja mam już trochę dosyć tego jednego wielkiego jęczenia i biadolenia. Oczywiście, że tak. Ale to zgadzam się z tym, że ten ferment, w nim jest najgorsza metoda i taki styl i pośpiech tych wszystkich zmian, które się dokonują. Natomiast na pewno jest to taki duży impuls do, no nie tylko do refleksji, ale do działania. Czyli no, mówiąc tak może w skrócie, zostawmy w szkole rzeczywiście lekcje religii z całą tą swoją podstawą historyczną, teologiczną, a w katechezie, w parafii zajmijmy się raczej katechezą. Przede wszystkim pokażmy, jak wspaniała jest wiedza o naszej wierze i ile ona ma odnośników. To jest jak delta Amazonki, ile tam jest różnych rozgałęzień. Ojejku, ja to tak naprawdę zacząłem medytować powołanie Mateusza, jak zobaczyłem tak na serio obraz Caravaggia i powiedziałem, to jest to przecież, to jak, nie? To można by gadać do wieczora. Czyli zamykając już i temat, i naszą rozmowę powoli, może te decyzje rzeczywiście Ministerstwa Edukacji to jest mniejszy problem niż co? Niż laicyzacja? To jest konkretny problem, który został już omówiony i tutaj argumentacja, która została zawarta, ta prawnicza w tym przesłaniu do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, a potem do Trybunału, jest jasna, czytelna i tutaj myślę, że to wystarczy tam do tego się skierować. No ale to nie jest wszystko, nie? To żeby nie było teraz tak, że Kościół uzależnia swoją misję od władzy państwowej, nie? Trzeba rozmawiać i tutaj ja sobie dużo obiecuję po rozmowach rządowo-episkopatowych, które prawdopodobnie się wkrótce odbędą w
w ramach Komisji Wspólnej. To jest dobre miejsce takiego dialogu spokojnego, bez mediów, bez tego całego szału. Natomiast to nie jest, to nie może być wszystko, co my robimy w sprawie religii w szkole. Metropolita Katowicki, ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. To już. Dziękujemy bardzo za odwiedzinę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże. Radio M 107,6 FM.